Śmę nie będą się cieszyli.
zadzwoniłam się pod numer 998. Tak, słucham, straż pożarna. Chyba jakiś pożar się rozprzestrzenia. Ciemna noc w jasny dzień się zmienia. Gdy pan spojrzy w niebo, to się zorientuje i akcję strażacką zorganizuje. Już proszę pani, na pomoc spieszymy. Resztę na miejscu zobaczymy. Godzina pracy. Szybko zleci. Wrócę do domu, do żony, do dzieci. No nie, ktoś dzwoni. To właśnie teraz. Nie ma rady, trzeba otwierać. Proszę imię i nazwisko, data urodzenia, miejsce zamieszkania, cel zawiadomienia i najważniejsze dokumenty. No nie? Czyżby anioł święty? Tak, właśnie tak. Przychodzę z nieba. Boże narodzenie zabezpieczyć trzeba. Jak to w raporcie napisać mam? Wsiadam w samochód i jadę sam. Zakupy, świąteczne zakupy, karpie, ludzie, ryby, Magdo kupi, łupka i grzyby. Proszę mnie przepuścić w kolejce do kasy. Nie ma wyjątku, nikt nie ma czasu. Kupuję tylko pieluszki dwie, bo dziecię w Boże narodziło się. Czy to na terenie naszej gminy mają miejsce ważne narodziny? Tak, na Przemieściu. Zaraz tam się zjawię i jakiś prezent dziecku zostawię. Prezent nie wystarczy, dziecię w szopie zmarznięte. Co zrobić? Chociaż to nie jest w projekcie ujęte, może pies gazowy wstawić, damy radę. W tym celu muszę zwołać miejską radę, wypełnić wiele formalności, lecz coś się nie robi z rana. Da miłość.
piękne mieszkanie. Żółbek twardy, sianko ostre kuje. Kocham Cię, Jezu, serdecznie współczuję. Kupiłam dla Ciebie pieluszki dwie, by trochę ogrzać się te nóżki swe. Ze mną owieczka miła, do Ciebie, Jezu, przybyła. Yeah.
go ofiarować, by modlić się i kolędować. Wszystko w porządku, bezpieczeństwo zachowane. Straż i policja czuwają na zmianę. Dziecko zdrowe, 10 punktów otrzymuje, pakiet dla niego przygotuje. Tu odżywka, witaminy, no i pampersy dla Bożej dzieciny. Gazowy nie spełni zadanie. Potrzebne będzie zastępcze mieszkanie. W awaryjnym bloku coś znajdziemy. Tam świętą rodzinę ulokujemy. Dziękujemy za pięknie i za dobre serce. Dziecko otrzyma becikowe i 500+. Nie będzie biedne już.